Serdecznie witamy ze Szczyrku. Jesteśmy ponownie na zawodach z cyklu Lotos Cup. Szukamy następców mistrza. Trwa seria próbna na obiekcie 70. Wiatr lekko zawiewa. Dopiero co przyjechaliśmy, ale jest widać w plecy po chorągiewkach. Pogoda jest dosyć ładna, jest słonecznie. Lekkie chmury. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wszystko rozgrywane, jak sprawnie. Jest to już kolejna edycja, trzecia edycja Lotos Cup. Rywalizacja odbyła się też wczoraj tutaj na tych obiektach. Wszystkie dane, wyniki zamieściliśmy na naszej stronie winterszust.pl, na którą serdecznie zapraszamy. Skoczył Robert Szymeczek z numerem 123 na belce startowej, Jewgen Marusiak, Ukraina. Na belce startowej Wiktor Pękala, Wiśniańskie Stowarzyszenie Sportowe Wiosłowiczne. Stare Bystre, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Akademicki Związek Sportowy Zakopane, 100,5 metra w pierwszej serii ocenianej skoczył Andrzej Zapotoczny. W pierwszej serii ocenianej skoczył 101,5 metra, to była najdłuższa odległość w pierwszej serii ocenianej. Zagórskie Towarzystwo Sportowe Zakucie Zagórz, 99,5 metra w pierwszej serii ocenianej. Pan
Te skoki były takie idealne, czy jeszcze jednak masz jakieś zarzuty do nich? Nie, no te skoki były w porządku, także jestem bardzo zadowolony. A wczoraj jakie błędy popełniłaś? Trochę za szybko się odbijałem, także musiałem czekać, aż mi narzuci to mi... No eleganckie. Tak, się zadowolę. Zadowolę zgrupowanie w granicy, jako to jest właśnie ten powiedz. No fajnie, wskakowaliśmy tam dość dużo treningu. Prosimy wręczający. Piotr Jacek. Wojciech Wiedzinowski. I Jarosław Koroch. Szanowni Państwo, niech mnie prezentują się zawodnicy. Gratuluję. Brawo, Dawid. Dziękujemy. A na całością czuwa zawsze tutaj Wojtek Wiczkowski. Myślę, że kolejna, czwarta edycja. Adam, co reprezentuje szkołę. No, Adam, gratuluję. Ja nie ruszam. Szczepan, gratuluję. Grzesiu, gratuluję. Grzesiu, widmo, widmo.